Nie, nie wyrośnie już. Nie wyrośnie, już jest na rzeź? Ma wycięty znak. Obok też to... Zapytajmy. Agnieszko. Tak. Chodź tu. Stoimy teraz przy rybakach. Dobrze, jesteś pierwszy raz na takim targu. Co czujesz? Co tu się dzieje w ogóle? Ja, to jest hańba po prostu. Uwaga. Że takie... Takie rzeczy dzieją się dzisiaj? Jakbym się przeniosła w czasie. No właśnie, ale oni no te czekaj. Konie leją, oni te konie źle traktują. Te konie są całe przepocone. No i w tym transporcie, w tej przyczepce przyjechały. Ciekawe ile kilometrów. My wiemy, że często ponad 100 kilometrów nawet jadą. I trzeba bardzo uważać, bo sama widziałaś, że biegną z końmi na człowieka, tak? Tak? No ale dobrze, przecież my Polacy kochamy konie. Czy widać tu tą miłość wielką? Zaraz wam... Agnieszka, apel do ludzi. Musimy z tym skończyć, to się nie mieści w głowie. To jest wstyd, hańba dla tego kraju. Te konie są wywożone do Włoch, teraz mają być wywożone do Azji. Zobaczcie, zobaczcie, co się dzieje. Może pan pomóc jakoś? Gorzej, czekaj, pomału. Splątały się. To są dzieci. Na rzeź, jak ma tą uprząż ze sznurka? Tak. Tak.